Cześć, tu Michał. Minęło kilka lat od mojego ostatniego wypadu zimowego w góry. W 2020 roku nadarzyła się okazja i pojechaliśmy w Tatry. Pojechałem z Darkiem, to był jego pierwszy taki wypad zimowy. Miał z nami jechać samuraj, ale dzień przed wyjazdem dopadła go jakaś grypa. W planach mieliśmy przejście ze schroniska na hali kontratowej czubami od przełęczy pod Kopą do Kasprowego. Jeden dzień i na drugi dzień planowaliśmy wejście na Giewont, zaliczenie Kopy, może jakieś czerwone wierchy i powrót do schronu. Co z tego wyszło? Zobaczcie. Styczeń, środek zimy. Dojeżdżamy do Zakopca. Śniegu? Fuj! I to by było na tyle, nie? No ale tam zobacz, na szczytach trochę śniegu jest, nie? No jest, no zobacz, biało tak, nie? Rysy, tam pójdziemy. Tak. A potem na Świnicę. Szklane chmury. No nie, no tam góry nie damy rady. Ale tam, gdzie my idziemy, to tam trochę pada. Tam jest czysto, nie? A tam z tamtej strony, gdzie my pójdziemy, w stronę Kasprowego, to tam trochę zawiało. Wydaje się być niebezpiecznie, co jakby podkreśla dramaturgię naszego wyjazdu do Zakopanego. Weźmiemy linę, nie martw się. Ja nie wiem tylko, co z tymi rakami. Oddamy do sklepu jako nieużywane. Nie no, trochę śniegu będzie. Ma padać przynajmniej, nie? No, w sobotę spieprzamy, bo ma padać deszcz. No zmyje tam. Łańcuchy zakładaj. Nie zapomnij o skarpetkach. Skarpetki będą. Musimy się przebrać. Tak. Skarpetki to podstawa. 1,5 stopnia na plusie. Czekaj. A nie widzisz, dobra. Gościu jakiś szaleje, rozumiesz, jeździ do... A, już pojechał. Do lokalus. Przetrzy na tę szybę to. Myślę, że przetarcie szyby nie pomoże. Śniegu jak nie było, tak nie było. Jesteśmy w Zakopanem. Temperatura 0,5 stopnia na plusie. W Tatrach trochę przyprószyło, więc trochę śniegu jest. Mamy raki, linę, cały sprzęt. Nie wiem, czy to będzie potrzebne. No, detektorów nie bierzemy. Zostawiamy na parkingu pod Kuźnicami samochód. No i grzejemy do schronu. Jest zimno. Jest fantastycznie, jest zimno. Czapki na basen. Bo mówili, że są w schronisku. Tak już jest. Tak. Spodnie będzie pojmuje, twoje. No i gwoździem programu są, co? Oczywiście, jak nas nie patrzeć, skarpetki. Tak jest. Ja już swoje założyłem, mam dwie pary. Za parking kasują 8 dych, za dzień 20 zł. Także tego się musicie tu spodziewać. Skąd panowie jesteście? Ze Szczecina. To tam też trzeba płacić. Spoko. Przybieramy się i idziemy do schronu. Dobry czas. Powiem ci, że jest chłodno. No nie leci. Jesteśmy w Kuźnicach. Śniegu napadało tyle, że wracamy po detektory. Tak. No. Nie kupiliśmy, nie widzieliśmy detektorów, ale wrócimy, bo boimy się, tak? No, ile to mamy? Ale kontratowa jest tego. Godzina 10. No, zejdzie nam trochę więcej, trzeba liczyć tak gdzieś 2 godzinki, no, na spokojnie. Już zagotujemy. No, spoko. Śnieg. Śnieg zaczął padać. Jesteśmy przy Kalatówkach. Do naszego schronu jeszcze chyba 40 minut. Pogoda fajna. Skarpet nie ma. Skarpet mam. Ale nie ma sprzedaży, chciałem kupić. No. A ja założyłem dwie, bo się bałem. Kaśka mówiła, załóż skarpety, bo ci zmarzną nogi. Ci współczuję, jak je zdejmę. Zakładam. Będzie przechuj, nie? Ja założę drugie, żeby było dla pary. Dobra. No, to jest to. To samo, co wtedy byliśmy. Dokładnie. Fajnie. Widok mamy ten sam, co kiedyś byliśmy z samurajem z Buczkiem. Ten sam pokój.
Teraz pokażę. Zaczęło sypać, tak jak mówili, że będzie od 16. Więc jutro będzie wesoło. Jutro mamy pomysł, żeby iść przez Czuby do Kasprowego, zejść w dół. No i z powrotem zrobić to podejście co dzisiaj. A w piątek zrobimy sobie chyba Giewont i wrócimy przez Czerwone z powrotem tutaj do schronu. A sobota ma padać deszcz, więc będziemy się ewakuować. Co wyjdzie? Zobaczymy. A to jest widok z okna. W tym schronie. Śnieg pada, ładnie. Widoczność no teraz słaba, nie? Ale fajnie, fajnie. Nie, nie, w ogóle, spokojnie. Nie, nie, nie. Coś ty tam tak naprawdę przed Zakopcem to w ogóle nie ma śniegu. Pyta o skarpetki. Nogi mi się zgrzały jak diabli, właśnie na boso chodzimy. Nie ma skarpetek. Naparzanie. No to, to kolory, jakie... kolory rozważają, jakie jest intensywność i co to jest w ogóle. No to dzisiaj jest ładnie, minus 12, potem masz minus 6, a w piątek jest minus 3 i 0. Mhm. A sobota jest katastrofa. Nie? Sobota jest zjazd w ogóle, masz oparz deszczu i w ogóle tylko deszcz. Ty zimny wiatr. Smacznego. Tam na dzisiaj. No. Zjeść dorsza z ciecierzycą. Wejść przez schronisko. I to wszystko. Zrobić nawet... sobie zdjęcie. Wrzucić na fejca. I patrzeć, ile przyjdzie lajków. A reszta to tam na mnie interesuje. Widzicie, zadzwonił Piotr jeszcze. Jest w Murowańcu. Wieczorem do nas dołączy, więc będzie ekipa trzyosobowa. Pasuje. Na dorszcza coś zjeść. Co mam mówić? Razi mnie jak diabli, a nie wziąłem okularów, to jest głupota, ale mamy gogle, a ciepło jest, przynajmniej takie wrażenie, jesteśmy wygrzani ze schronu, odczuwalna na Kasprowym dzisiaj minus ile? 21 było, tak? Minus 21. No, ale tutaj nie wieje, tam gdzie idziemy, na pewno będzie wiało, ale to za chwilę. Jak? Kupa mi ciśnie. To ja byłem, idź. Mam jest fajny napis. Dużą kupę robi, a ty? Daleko kamienia, potem tylko podejście, tam jest niezły nawis, więc go obejdziemy z lewej strony, no i jesteśmy dom. Na grani, potem tylko Czuby, Suche i Kasprowy, no i potem tylko zejście i wejście. I piana. Ale nuda. I piana. No i piana. Nie no, spoko jest. Mamy fajną pogodę, bo słońce świeci. Dobrze, że tu nie świeci, bo byśmy się ugotowali. Kupuje trochę wieje. Tam trochę wieje, no. Idziemy tam. Na prawo od mnie. Jesteśmy przed granią. Chłoiliśmy to, co było lawiniaste. Mamy jeszcze kawałek. Chcemy wejść grzbietem i dobić do tego głównego szlaku czerwonego, który prowadzi na Kasprowy. Omijamy te nawisy, bo tam jest lawiniasto, może być niebezpiecznie. Mam nadzieję, że było słychać. Jesteśmy na przełęczy, trochę ominęliśmy. Za mną kopa. Teraz to już luzik. Jeszcze akurat za odczuwalną minus 20 parę. Myślałem, że trochę przykinają, ale chyba nie. Naprawdę piści. Nie ma piany, ale jest herbata. Jest fajnie. I
pasuje. I pasuje. Wejście masakryczne. Pierwsze moje zimowe w takich warunkach. No i fajnie. Nie, chyba nie zawiodę mojego kolegi, przyjaciela. No tak, ja wtedy zajebiście było, że pasuje. Ale masz to przed biurkiem? W robocie? No masz to? Wielka kupa, w kupie raźniej. Tu jest tak limpid, nie? Uważam, że raczej tu. Chodź pierwszy. Bo tam jest kasprowy, tam świnica. Zobaczę, wiesz, takie skały, nie? Tej skały i nagle będzie kurde tak. No ale troszeczkę wolę ściąć i iść tam. Z prawej strony jest bezpiecznie mimo wszystko, nie? Nie bardzo, nie? Nie tak mocno, że nie uciekaj. Chyba, żebyś nie zjechał. Mocno wbijaj piętro. Masz znaczek, widzisz? Trzymaj się tego znaczka. No tu ci nie wyjedzie, bo tutaj po tej stronie ci pojedzie. Bardziej w lewo. Uważaj, z lewej jest napis. W Tomnieckę, nie żeby tam wjechać. A ty tam tych skałka? No. No dobra, ale tam potem gdzie? Tam do góry? Raczej idzie tam, tam i potem w górę, nie? Piwak robimy, trzeba się napić. Do kasprowego mamy jeszcze jakiś tam kawałek, niezły. Pomysł jest taki, że z kasprowego sobie schodzimy zielonym, potem wracamy, znaczy nie ma innego za bardzo wyjścia. Wracamy z portem niebieskim do schroniska przez kalatówki. Chyba, a to możemy w nocy chyba, wracać. Zetniemy. Co? Chyba, że zetniemy tym szlakiem żółtym. No, albo idźmy na świnicę. Ostatnie minuty, zamykają za chwilę i na zewnątrz minus 7. Pijemy, wracamy do Żywy, proszę ja, i spierdalamy. Jesteśmy na pierwszym przystanku kolejki. Mamy jeszcze kawałek do kalatówek, albo zetniemy. Do schroniska na hali kontradowej wróciliśmy po 20. Na miejscu czekał na nas Piotr z piwem. Także mieliśmy fajny wieczór. Tak, było do tygodnia, natomiast mój szef jakby jechał z tego z Rzeszowa. Chyba się zrobiła jak praca. Pada deszcz, wieje. Nie fajnie. Nie fajnie. Generalnie pogoda jest beznadziejna. Pada deszcz.
Piotrek, wracasz? Tak. Nie idziesz z nami? Nie, robię odwrót. A ty jak? Kuboty mam w plecaku. Dobra. Chcę je dzisiaj założyć u góry. Zrobimy pewno giewonta, ale włączymy gdzieś na górze, bo tutaj jest masakra, całe mokre. Giewont, nie chcę, żebyśmy go złowili. Pogoda jest niefajna, padał śnieg z deszczem. Wcześniej padał silny deszcz. A warunki są jakie są i zaraz nie poradzimy. Też bym bluźnił, ale nie będę bluźnił. Jest wybitnie niesprzyjające. Na Giewont nie weszliśmy, bo była totalna dupuwa. Szło za nami trzech chłopaków. Może oglądają, pozdrówka. Dobrze, że zawróciliście. Bo jak na przełęczy było słabo, to za przełęczą w stronę Giewontu na Grani była totalna tragedia. Ale to przynajmniej jest powód, żeby przyjechać za rok, nie? Dobra, zdejmujemy te lody. Deszcz pada w ogóle. Beznadzieja się zrobiła. Dobra. Przygoda przednia. Fajnie było. Ważne, że żyjemy. To wcale nie było takie pewne. No ale to jest taka radocha, że trochę człowiek wie, że żyje dzięki takim doświadczeniom. Nie chodzi o to, żeby się zabić. Ale jak przeżyjesz coś takiego, to wiesz, co ewentualnie tracisz. Bo co masz do stracenia. No i to było na tyle. Jesteśmy w Srunie. Czas na podsumowanie. Pytanie do ciebie, bo jesteś pierwszy raz na takiej wyrypie. I jak? Fajnie. Tak chciałem, żeby będzie cię dialog kręcił. Na przełęczkę. Cześć. Cześć. Nic innego nie robisz, tylko na komórce się bawisz, no? Na pewno chcecie jechać? Nie jedźcie, hej. Hej. Ale w rakach na narty nie jechać. No. Ale zobacz tę rękę, bo ja nie... Stary, jesteś w sidłach kobiet, musisz z tego wyjść. Panowie, nie pomagacie. No właśnie o to chodzi. Ratujemy człowieka. Nie, to nie. Nie, masz mój wyprostuj prawe wiązanie. Wyprostuj w czubku prawe wiązanie. No, że im więcej łażę po górach, nie? Im więcej masz takich doświadczeń, to potem na równi z tym chodzeniem po górach jest to, jakich ludzi spotykasz. Tak. No, bo kiedyś to wiesz. Czoba, je. Napić się, zjeść, tak. A teraz to jeszcze ta cała atmosfera obok. No. Fajna sprawa. Widzisz, odezwałem się tylko raz i już zaczyna się jeżdżenie po mnie, więc ja się wycofam. Uważaj, nie? Wycofam się tak strategicznie. Nie, nie, nie. Jacek jest bezkonkurencyjny. Pozdrawiam serdecznie, chłopaki, super się wędrowało. No cześć, miło było, hej. No właśnie. Powodzenia. Trzymajcie się. Hej. Bądźcie zawsze na szczycie. Jakby wam się też widziało, to na gratówkach jesteście. Dobra. Uważaj na dziewczyny. No to nie zrobił. Dobra. Gdzie no ty to tu masz? Nie no, krzywo jak pan. Dobra, to jest właściwe. Na Giewoncie generalnie było bardzo fajnie. Biało jak diabli. Zaczęło się niewinnie. Padało deszczem. No ale wiadomo było, że też będzie ciężko. No na przełęczy jak zaczęło gwizdać, to już nie było wesoło. Oczywiście nikogo nie było, nie? No byliśmy sami, tam była jeszcze trójka, która poszła tam
drugiej strony, niby chcieli zdobyć kopę. Ale to później, nie? Ale to później, tak. Przy zejściu żeśmy trafili. No i doszliśmy do tego całego Giewonta. Ale tak tam wiało i była taka mała warstwa lodu, że nie szło się utrzymać. Stwierdziliśmy, że ryzyko jest zbyt duże i się wycofaliśmy przed samym szczytem. Wróciliśmy sobie z powrotem do schronu. No i spotkaliśmy toprawców. No i od słowa do słowa. Mówię, że podeszliśmy dzisiaj pod Giewont, zabrakło nam około 200-300 metrów, coś takiego. Toprawiec stwierdził, że na te warunki, które dzisiaj panowały, to i tak super. To i tak podeszliśmy dosyć wysoko i szacun. Tak naprawdę to teraz pytanie do ciebie, bo byłeś pierwszy raz. Jak wrażenia takie zimowe? Super. Dla mnie jest generalnie rewelacja. Jedno co to na pewno trzeba powiedzieć, że dobrze planować takie wyjście. To jest podstawa. Ale pod kątem wrażeń przejścia, szczególnie pierwszego dnia, drugi też pod takim... Drugi była lepsza wyrypa, nie? Wyrypy i podejmowania innych decyzji, będąc blisko celu, też dużo nauczył, ale pierwszy dzień szczególnie. Duże doświadczenie. Pierwszy był dobry, bo tam było dużo nowego. Tam były żleby, śnieg, decyzje obejścia, nie obejścia, no i daleko. Ale pogoda była super. Tak, to było, to trzeba przyznać, że pogoda była bardzo fajna. Drugi wczoraj, dzień? Wczoraj no jednak było ostro, szczególnie tam w górę, jak już robiliśmy podejście. Tak jak mówiłem, no decyzja dosyć ciężka do podjęcia, będąc tak blisko, a tak daleko. Cały czas się siedzi w głowie. Cały czas. Dzisiaj rano wstaje tak, kurde, może by jednak iść, nie? Gorączka szczytu. Nie ucieknie. Tak, ale to nie ucieknie. Z perspektywy czasu decyzja bardzo dobra na pewno, bo wczoraj się mogło dużo wydarzyć. Nie, wczoraj było niebezpiecznie. Szczególnie przy tych podmuchach, gdzie nawet przy biciu czekana istniało ryzyko. Chciałbym powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jeżeli oglądasz ten film i nie byłeś jeszcze w górach wysokich, albo wybierasz się w góry zimą, pamiętaj o sprzęcie, pamiętaj o ubiorze, nie lekceważ gór, one nie darują pomyłek. Na Kasprowem o godzinie 16 zaczęło robić się szaro, na zewnątrz było minus 8, minus 7, w porywach wiatru odczuwalna była minus 20. No i koleś w pół butach stwierdził, że on nie będzie zjeżdżał kolejką, prawdopodobnie chodziło o kasę, tylko on se zejdzie jeszcze z jakąś laską. Głupota totalna. Ja powiedziałem, że absolutnie ich na głowę nie biorę, ja ich sprowadzać nie będę. Dla mnie godzina, jeżeli przeżyją, to jest maks, a jak się poślizgną, to zaliczą glebę z Kasprowego, więc przeżycie praktycznie niemożliwe. Co zrobili w końcu chłopaki? Zabrali ich po prostu za free, wsadzili do wagonika i zwieźli na dół. I to było chyba jedyne rozsądne, co można było zrobić z taką głupotą. Ludzka głupota nie zna granic, a mnie nie przestanie zaskakiwać. Masakra. Jeśli informacje w filmie były przydatne i sam film Wam się podobał i chcecie zobaczyć takie filmy w przyszłości, subskrybujcie kanał i piszcie w komentarzach, co powinno się pojawiać w tych filmach. Czego Wam brakuje, co Wam się podoba. To jest fajna informacja zwrotna dla mnie i wiem, że komuś to się przydaje. Trzymajcie się.